Przyjacielu, ja chciałem się z wami dzisiaj podzielić takimi rozmyślaniami na temat jednego psalmu. Chciałbym, żebyśmy sobie znaleźli ten psalm. To jest psalm 139. To jest ciekawy psalm, wiecie? Ja w ogóle lubię psalmy. Ja psalmy sobie czytam z perspektywy krzyża. Bo wszystko czytamy z perspektywy krzyża. Stary Testament czytamy, rozumiemy, pojmujemy z perspektywy Nowego Testamentu. Stąd możemy korzystać ze wszystkiego, co jest w Starym Testamencie, tak? Na takim samym pułapie, jak w Nowym Testamencie. Tylko my musimy umieć to robić. Przede wszystkim czytamy Stary Testament przez wiarę, a nie przez nadzieję. To jest bardzo ważna sprawa. Przez wiarę, a nie przez nadzieję. Dam wam przykład. A nawet z tego psalmu. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Kiedy czytasz to, to czytasz to z perspektywy wiary. Ty wyznaczyłeś mi drogę i spoczynek. Ja znam drogę i mam spoczynek. Zawsze wszystko z perspektywy wiary. Wiara jest pewnością. Jak w psalmie jest napisane, modlę się do Ciebie, Panie, pomóż mi, tak? To Ty nie czytasz tak. No to jest czytanie książki wtedy. Ty możesz tak poczytać książkę, jak ty lubisz taką literaturę sakralną, wtedy ty możesz tak książkę poczytać. Ale my się nie interesujemy literaturą sakralną, tak? Jak jest napisane, Panie, ja modlę się do Ciebie, wysłuchaj modlitwy mojej, to ty czytasz, Panie, dziękuję Ci, że wysłuchałeś modlitwę moją. Tak się czyta psalm. Czytamy, że w ogóle nie bój się tego, żeby to poprzekręcać. Ludzie się w ogóle boją, że to poprzekręcę. Mówią, przekręcę, coś mi się stanie, bo coś się stanie. Bo jest napisane, że tam by nic nie dodawać, nic ujmować. Mówię, ale nie jest napisane, żeby nie przekręcać. Jest napisane, nie jest. Chodzi o to, żebyś przekręcał i czytał wierzę. Bo sprawiedliwy mój, mówi słowo, z wiary, tak? Z wiary, a nie z nadziei żyć będzie. Z wiary żyje. Wiara jest pewnością, pewnością, a więc nie czytam psalmu pod tytułem Panie, wysłuchaj modlitwę moją, mówię Panie, wysłuchałeś modlitwę moją. Zobaczę, co się będzie działo. Przecież to jest taki psalm w ten sposób. Wierzę, zobaczysz, jaki jest Paweł. Ale 139 psalm jest ciekawym psalmem, bo to jest psalm, który... W różnych miejscach psalmów objawienia, które są tam zawarte, przeczą tamtejszemu, wtedy obowiązującemu prawo mojżeszowe. Rozumiecie? Bo prawo mojżeszowe, ono było jasne i klarowne. Oko za oko, ząb za ząb. To jest prawo mojżeszowe. Jeżeli będziesz grzeczny, to ja, Pan, będę dla Ciebie miły. Jeżeli grzeczny nie będziesz, to ci łeb ulgę. To jest prawo mojżeszowe. W największym skrócie. Rozumiesz? W ogóle bardzo proste. 2000 lat temu cały gniew Boży spada na Jezusa. Jezus wypełnia całe prawo i prawo przestaje istnieć. Tak? Jezus wykonał prawo. Bóg doprowadził do tego, że Jezus umarł zamiast nas. Więc my już nie umieramy. Ale kiedy czytasz psalmy, tam przewijają się objawienia, mesjańskie objawienia. I w psalmie 139 jest bardzo silne mesjańskie objawienie, ale to mesjańskie objawienie dotyczy życia w Duchu Świętym. I trzeba na to 100%
spojrzeć w taki sposób. I chcę, żebyśmy ten psalm mogli sobie rozważyć w takim celu, żeby zobaczyć, jak bardzo jesteśmy zabezpieczeni. Bo ja cały czas na to naciskam, że nasze życie będzie tak, jakby będzie taka skuteczność tego życia, taki wysoki poziom szczęścia, jak będzie wysoki poziom naszego poczucia bezpieczeństwa. Chrześcijanin, im bardziej czuje się bezpieczny, tym sobie tak odważnie poczynam w życiu. Ja sobie bardzo odważnie poczynam, bo ja się bardzo czuję bezpieczny. Rozumiecie, ostatnio taki człowiek, który od kilku lat już stara się przekonać mnie i Agatę, żebyśmy nie robili tego, co robimy. Teraz już się załamał chyba całkowicie. Bo nasz brat w Chrystusie jest, ja mu proponowałem terapię niejednokrotnie i mówię, nie, ale nie chcę mnie słuchać. Teraz już się całkiem załamał i powiedział, że jak Agata nie przestanie głosić, to się zacznie głodzić, żeby ona umarła. Rozumiecie, jak ludzie mają zaburzenia głowy? Często takim osobom piszę, czy tam mówię, jaka jest definicja słowa debilizm. To jest zaburzenie w stopniu lekkim. I odpowiedź taką im piszę, pomoc dla debilizmu. Jest taka pomoc dla debilizmu w Piśmie Świętym. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i utrudzeni, a dam wam upokojenie. Pan Jezus. To taka odpowiedź dla debilizmu. Debilizm jest bardzo szerokim takim zagadnieniem, że to jest bardzo, bardzo dużo jest tego w Kościele. Naprawdę. Ludzie mają niesamowite, będę się modlił, żebyś umarła. I on to naprawdę uważa, tak, on naprawdę tak myśli, bo to nie jest to nie jest człowiek, który tam się żartuje sobie, to naprawdę tak myśli, to jest przerażenie. Że ktoś może myśleć, że to w ogóle jest dobry pomysł. Rozumiesz? Szok. Ale pomijając to jako anegdotę wam mówię. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że poczucie, ten gość nie ma poczucia bezpieczeństwa. Dlaczego on tak robi? Bo on nie czuje się bezpieczny. Teraz wszystko, co w jego życiu wynika się spod kontroli w jakimś sensie, to powoduje, że on się tego boi. Bo wiecie, do czego doprowadza lęk w życiu ludzi, że człowiek musi kontrolować rzeczywistość, która jest wokół niego, bo inaczej on nie da rady żyć. No czemu ludzie kontrolują wszystko? Czemu mąż kontroluje żonę, żona kontroluje męża? Czemu ludzie się kontrolują? Czemu się boją? Boję się, co ty tam narobisz. No sprawdźmy, co narobię. Zobaczymy. Rozumiesz? No ale to, żeby tak powiedzieć, sprawdźmy, co tam narobisz, to trzeba się czuć bezpiecznie. Ok? To bezpiecznie się trzeba czuć. Stąd moje jakby wielkie parcie na to, żebyśmy czuli się wszyscy bardzo bezpiecznie. Bo jeżeli się będziesz czuł bezpiecznie, to ty nie będziesz chodził na kompromisy. Rozumiesz? I ty będziesz odważnie działał w Królestwie. Jak się będziesz czuł bezpiecznie. Po prostu. I dla ciebie nie będzie rzeczy niemożliwych w praktyce. W praktyce, nie w teorii. A teoretycznie to ktoś może wystukać każdą rzecz, nie? A w praktyce. Nie będzie dla ciebie rzeczy niemożliwych, jak się będziesz czuł bezpiecznie. I przejdźmy sobie przez ten psalm. I Dawid, pewnie Dawid, bo nie wiemy dokładnie, że to Dawid tak naprawdę, bo to w tamtym czasie też było tak, przyjaciele, że to jak ktoś był na przykład blisko związany z takim Dawidem, albo ktoś popierał poglądy Dawida, to się mógł podpisać Dawid. To takie było u Żydów. I to, nie, to właśnie to, co dzisiaj Beatka mówiła, bo to jest... Dla mnie pobyt w Izraelu też był czymś takim, że ja dokładnie miałem podobne rzeczy, bo inaczej zacząłem Biblię czytać, inaczej zacząłem poglądy, inne poglądy. Ja zupełnie inaczej zacząłem na przykład Pismo Święte czytać. To było dla mnie ważne. Inaczej. Tak. Bo tam jest inna mentalność. Bo to Żydzi dla Żydów napisali, rozumiecie? To Żydzi dla Żydów, nie? I to jest coś takiego, że tam na przykład no dzisiaj jakby się podpisał, prawda? Pod jakimś tam, wiesz, nazwiskiem czyjś, to plagiat powiedzą, to w ogóle jakbyś, wiesz, to łamiesz prawo, nie możesz. No tam to było normalne, że uczeń mistrza mógł się podpisać jako mistrz. Są na przykład apostołowie, na przykład ewangelista Mateusz był tym mistrzem w ogóle, wkładał w ogóle różne wypowiedzi w usta Jezusa, których Jezus nigdy nie powiedział, wiecie. W ogóle takie numery walił, nie? I my to mamy w Biblii.
A w ogóle i zbuduje kościół mój. Ja mówię, jak kościół mój Jezus mógł powiedzieć, jak Jezus po grecku nie mówił. Tylko po arabejsku. W języku arabejskim nie istniało słowo kościół. No wiecie co zrobili? Wsadzili w słowo, te słowa w usta Jezusa, tak? No bo to można było. To taki był, Jezus miał taki zapis, tylko Jezus, wiecie, my myślimy, że Jezus to był taki mistrz świata. W ogóle Jezus to był zwykłym, jeżeli chodzi o jego jakby intelekt i jakby życie, to był zwykły Żyd, który porozmawiał w ogóle po aramejsku, który używał pewnych zwrotów, na pewno mentalność. Jezus chodząc po ziemi nie czaił, co to jest Kościół. On miał objawienie, ale nie umiał tego określić. Tak jak często ty masz objawienie w duchu, ale nie nazwiesz tego, wiesz o tym. Czasami masz jakieś objawienie, ale czasami to mija rok, zanim ty zbierzesz materiał, tak, do swojego umysłu, żebyś przekazał to objawienie. To nie możesz przekazać, nie umiesz. Rozumiesz? To Paweł w ogóle, jak został zabrany do trzeciego nieba, to on mówi, słyszałem niewypowiedziane słowa. I teraz byś słyszał, nie, co to jest, co on słyszał? Czyli on słyszał takie rzeczy, których on nie umiał potem wypowiedzieć, nazwać. Czyli Paweł był za cienki, za wąski intelektualnie, żeby w ogóle powiedzieć, co tam w tym niebie było. Tam były takie zjawiska, ja nie wiem, co tam było dokładnie. Tak? Ale on mówi, słyszałem niewypowiedziane słowa. Ja to w ogóle sobie zdaję sprawę, że potem te Pawłowe wykłady to są związane z tym, że on potem przez lata nabywa umiejętności wyłożenia objawienia, które przyszło lata temu. To w ogóle i tutaj jest może Dawid napisał ten psalm, może tak było. Ja nie wiem, czy ten Dawid napisał ten psalm, czy nie napisał. Jakkolwiek jest to namaszczone słowo Boga. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Dobrze. Zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Zobacz. Bóg, który absolutnie wszystko o tobie wie. Moje pytanie. Jeżeli ty przyjmujesz objawienie o Bogu, który wszystko o tobie wie, jaki jest sens oddawać się Państwu? Skąd pomysł? No w ogóle skąd pomysł udawania? Zobaczcie, chcemy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty w ogóle znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, każdy ruch. Rozumiesz myśl moją z daleka. Teraz chcę ci powiedzieć, Bóg rozumie twoje myśli. W ogóle Bóg rozumie twoje myśli. A wiesz, jakie masz pokierniczone myśli? No przecież wiemy wszyscy, co my mamy w tej głowie. A teraz posłuchaj. Znam myśli twoje z daleka. Znaczy, rozumiem cię. Holender, ja sam siebie nie rozumiem. Rozumiesz? A on mówi do mnie, ja rozumiem cię. Wiesz, co ci chcę pokazać? Chcę ci pokazać Boga, który daje ci potężne poczucie bezpieczeństwa przez to, co mówi ciebie. Rozumiem myśl twoją z daleka. Ja rozumiem. Bóg cię rozumie. Czujesz klimat? Świat cię nie rozumie. Sam się mało rozumie w różnych sytuacjach, a on cię, kurczę, rozumie. Jakaż to jest miłość. Szok. Ludzie żyją ze sobą 20-30 lat w małżeństwie i się nie rozumieją. Okej? Okay? Nie rozumieją się. Czasami się próbują zrozumieć. Ja często mówię, nie próbujcie się zrozumieć. Postawcie na modlitwę innymi językami i dobre życie seksualne. A jeśli będziecie próbowali zrozumieć, to może do rozwodu dojść. Bo my, zrozumcie, to jest bardzo proste, bo ja naprawdę mówię poważną rzecz. Będziecie się zrozumieć, ale nie można. A on mówi, ja rozumiem. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Czyli zobacz, tu w tym słowie Bóg rozwiązuje twoje informacje o tym, czy ty możesz być szczęśliwy. Mówi, ja chcę, żebyś ty odpoczywał. Ja ci drogę wyznaczam, ale ja ci wyznaczam też spoczynek. Ja chcę, żebyś żył w systemie zaopatrzenia, tak? Zaspokojenia i szczęścia. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Wszystkich. On wie dobrze. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe.
Czyli Bóg, on to jest ten Bóg, który w ogóle wyprzedza twój zamysł zrobienia czegoś, nazwania czegoś, sformowania w sobie czegoś. On to wyprzedza. No mówię, ja już jestem z przodu, zanim ty coś wymyślisz. To ja jestem z przodu już. Ja już to wiem. W ogóle nie. Czasami, patrzcie, ludzie zgrzeszą. Na chwilę będę o tym mówił, to jest ciekawe. Upadnie. Człowiek upada i człowiek zaczyna być załamany. Jest załamany człowieku i on, służba jego słabnie i jego wiara zaczyna jakby kurczyć się, tak? Człowiek upadł. I ma takie myśli. No teraz to już jest wszystkim właściwie. No już moja służba jest jakaś, tam moja służba, w ogóle życie moje, to już jest jakieś osłabione. Wczoraj podchodzi do mnie człowiek, mówi, ja straciłem relację z Bogiem. Ja mówię, nie można relacji z Bogiem stracić. To jest niemożliwe. To, co się ze mną dzieje. Ja mówię, że jest zaburzony. Masz silne zaburzenie osobowości. Nie można stracić relacji z Bogiem. To jest niemożliwe. Tak jakby ci odpadła głowa. Wszedłeś do mnie, nie mam głowy. Wydaje ci się. Kiedyś u takiej kobiety uwalnia się od schizofrenii, chodzimy do niej do domu, wierząca osoba. I ona mówi do mnie tak, posadziła na elegancko w domu, mówi do mnie tak, mam zatrutą wodę w kranie. To było jedno z wielu rzeczy, które ona miała, nie? Miała też szczypy w mózgu i inne rzeczy, nie? Ale zaczęła od tego, że ma wodę zatrutą w kranie. Ja mówię, to skąd bierzesz wodę do picia? Ona mówi, chodzę tam, bo tam jest ta studnia oligoceńska, tam z baniakiem. Mówię, piję. Ja mówię, chodzę do tej kuchni. Chodzę do tej kuchni. Wziąłem szklankę, ona mówi, nie lubię pić. Odkręciłem kran, ona mówi, nie chcesz ja tego wypić. Ja mówię, chcę. Ona jest zatruta. Wypiłem tą wodę, żyję. Żyjesz. Ja mówię, że no, ona tak, ona będę obserwować, czy nie umrzesz. I siedzieliśmy w pokoju na obserwowaniu, jak umrę, czy nie padną tej wody. Od razu mi się przypomnieli ci zaburzeni tam na Malcie chyba, czy gdzie tam, co tam Paweł wyciągnął w ogóle ten wążką ugryz, to nie obserwowali, kiedy umrze. Siedzieli. Czujesz klimat? Jacy goście, w ogóle patrzcie, jakie Paweł umrze. I to, że jest przeklęty, bo chyba nie jak zapójny jest. Więc ona obserwowała, nie umarłem, od razu mieliśmy lepsze relacje. Dała się o siebie modlić. Człowieku mi się wydaje. Wydaje ci się, że upadłeś i ty na przykład nie masz relacji z Bogiem. A tutaj Słowo Boże mówi tak. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku twoim, a już znamie cały mój Pan. Czyli wszystko, co próbowałbyś zacząć w swoim życiu, tak? On już jest po zaczęciu wszystkiego. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zobacz, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, zabezpieczasz mnie z tyłu i z przodu, zabezpieczasz mnie przed atakiem z tyłu i przed inwazją z przodu. Jestem za... Zobacz, co to jest za Bóg. Bóg mówi do ciebie tak, ja jestem Bogiem zabezpieczającym. Zabezpieczającym. Wiecie, dlaczego chrześcijanie mają tak dużo różnych problemów? Bo oni nie wierzą w zabezpieczenie. Nie wierzą. Mają problem z wiarą w zabezpieczenie. Tu jest napisane, ja kładę na ciebie rękę swoją. Oryginał mówi, ja trzymam na tobie rękę swoją. Trzymam na tobie rękę swoją. Przez cały czas. I tutaj ten człowiek, który napisał to, załóżmy, że to Dawid, mówi tak. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Rozumiecie? I ja rozumiem, że to jest nie do ogarnięcia temat. Jak to Pan mnie zabezpiecza? To dlaczego w moim życiu takie różne problemy się stworzyły? Ja mówię, widzisz, no porozmawiajmy o tym zatem. My jesteśmy, posłuchajcie, ja i ty jesteśmy tymi osobami, które są pewnego rodzaju przyciskiem do życia. Rozumiesz? Do życia. Czyli tak jak my zareagujemy, tak w życiu mamy. Jeżeli ja wierzę w Bożą ochronę, to ja jestem chroniony. Jeżeli ja nie wierzę w Bożą ochronę, to diabeł mnie dojeżdża jak bólu osób i cześć. Rozumiesz mnie? To jest bardzo proste.
W ogóle nie można powiedzieć, ja wierzę w Bożą ochronę i być bez przerwy bity przez diabła. Okej? Okay? To w ogóle jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja wierzę na przykład w Bożą ochronę i ja notorycznie wychodzę, ja cały czas mam do przodu. Ja nigdy nie jestem pod wodem, tylko ciągle na wodzie. Cokolwiek się w ogóle dzieje, ja zawsze w komisjach. Rozumiesz, o co chodzi? Jak na psach. Chcę, żebyś zrozumiał, dlaczego tak jest. Zawsze i tak zawsze będzie do końca moich dni tu na ziemi. Jakoś tak w ogóle mam takie coś, że ten, ja będę zawsze odnosił sukcesy. Ja naprawdę tak wierzę. Ja tak wierzę i tak i koniec. Ja się nie muszę z nikim tym dzielić, po prostu, tylko ja to wiem. Po prostu. Ponieważ, wiesz, ja wierzę w to, ja nie rozumiem tego. Ja tego nie rozumiem, bo to jest napisane zbyt cudowne dla mnie ta wiedza, że ja nie ogarniam kuwety. Chodzi o to, że ja natomiast wierzę, że ogarnia on mnie z tyłu i z przodu i kładzie na mnie rękę swoją, że trzyma na mnie rękę swoją. Okej? Okay? I teraz zobacz. I to sobie w ogóle z wykrzyknikiem zaznaczyłem. Od 7 do 12. Dokąd ujdę przed duchem Twoim? W ogóle zobacz. I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Zobacz, jaka jest mentalność człowieka. Wiesz, że mentalność człowieka jest taka, że się ucieka przed Bogiem. Wiesz, kto zaczął pierwszy uciekać przed Bogiem? Adam i Ewa. W ogóle uciekli się i ubrać chcieli. Normalnie chodzili nagle po prostu w porządku. Rozumiesz? A potem się ubrać chcieli. Uciekli przed Bogiem, schowali się, musimy się ubrać. Dokąd pójdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie okryje, i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. I teraz pozwól, chcę Ci pokazać bardzo ważną rzecz w tych wersetach. Po pierwsze, dokąd ujdę przed Duchem Twoim, czyli istnieje w naszej psychice, tak? Mechanizm uciekania przed Bogiem. I nasze problemy wiążą się z tym, że my próbujemy uciekać przed Bogiem. My uciekać chcemy. W ogóle zupełnie niepotrzebnie. A wiesz, dlaczego chcemy uciekać przed Bogiem? Dlatego, że nie uważamy do końca, nie wierzymy do końca, że On jest dla nas najlepszy. Nie czujemy się bezpiecznie. W ogóle czemu chrześcijanin grzeszy? Wiecie, czemu chrześcijanin grzeszy? Bo nie czuje się bezpiecznie w niegrzeszeniu. To jest bardzo proste. Muszę pogrzeszyć, żeby się poczuć lepiej. Muszę coś zrobić. Potem to się zrzuca na różne rzeczy, ale prawdą jest to, że wybiera się coś, co jest po prostu inne niż Bóg. Czyli się ucieka. Jeśli wstąpię do nieba i tam jesteś. Co to znaczy, jeśli wstąpię do nieba i tam jesteś? To jest pierwsza grupa chrześcijan, to są ludzie, którzy są nadduchowi. To jest nadduchowa grupa, że jeśli wstąpię do nieba. To są ludzie, którzy po prostu są, mają większe przeżycia niż Bóg. Z Bogiem. To tacy ludzie. Ja też obserwuję takich ludzi, to jest bardzo, bardzo duża rzesza ludzi. Przeżywają tak, notorycznie mają objawienia, notorycznie mają słowa od Pana, tylko jak ich życie, ja mówię, przy takim natężeniu słów od Pana i objawień, to Ty powinieneś być człowieku Benihim do kwadratu. A Ciebie na ulicę nie można wygonić, żebyś Chrystusa głosił. Wiesz, o co chodzi? Po prostu. Jeżeli Ty byś bym miał, bo jak ja bym tak miał jak Ty, bo ja tak nie mam. Wiesz, o co chodzi? Ja nie jestem, ja nie mam bez przerwy objawień, ja nie mam takich rzeczy. Ja na przykład sobie wziąłem pewne objawienia i z nich życie zbudowałem. Takie sobie objawienie wziąłem, też tam sobie ukułem, z tego tak sobie żyję teraz, tym torem. Taki tor z tym ukułem i to cały czas płyniecie na drezyna po tym. Wiesz, o co chodzi? Ja kiedyś ukułem takie coś, że idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Takie objawienie sobie wziąłem, wiesz, o co chodzi? Ukułem sobie z tego szyny i tak sobie jadę po tych szynach. Ja się nie pytam Pana każdego dnia, proszę bardzo, Panie, czy dzisiaj tutaj ten poniedziałek święty, ja w ogóle mam czynić uczniami wszystkie narody, czy to jest Twoja wola. Ja w ogóle się tak nie pytam. Rozumiesz? Tylko jak w 2002 roku odebrałem od Boga taką informację, tak sobie lecę. Tak? W ogóle już nie pytam. Ale to są nadduchowi. Uciekają do nieba. I Ty tam jesteś. Bo ja, wiesz, co się dzieje? Bóg mówi, chcesz tak wysoko latać, wyżej niż ja? I to
dobrze, ja tam się to ciebie uczyta. Czy rozumiesz, on w ogóle nie potępia tego typu ludzi tam. Nie potępia. I bo dobrze, tam cię znajdę, bo mi tam te latasz, proszę ciebie, rozumiesz. Ja cię znajdę. I z drugiej, a jeśli przygotujesz sobie posłanie w krainie umarłych, co za kretyn chce przygotować sobie posłanie w krainie umarłych? W ogóle, kto to jest? No to jest ta druga grupa chrześcijan. Ja idę w patologię grzechu taką idę. Tak? W krainie umarłych. Idę grzeszyć na śmierć. Tak? Idę tu założyć, chlać, ćpać, czarować, inne rzeczy robić, tak że ciebie lecę po całości, przygotuję sobie w krainie umarłych. Na Belinę idę. Tak? To jest druga grupa. A jeśli przygotują sobie posłanie na Melinie i tam jest. To jest tam. Ja to wie ludzie, i ludzie tutaj przychodzą i mówią, w ogóle poszedłem w kanał. Ja mówię, co, i Boga spotkałeś? Tak. On jest wszędzie. I człowiek narodzony z Bożego Ducha jest skazany na Boga. Zrozum. Jesteś skazany na Boga. Ty nie możesz przed Bogiem uciec. I teraz moje pytanie. Będziemy takie sobie na Boga pytać. Gdzie miejsce na rozważania pod tytułem Bóg mnie opuścił? Nie ma Boga ze mną. Bóg jest z tymi, którzy wysoko latają bardzo. Z tymi od objawień do kwadratu. I Bóg jest z tymi, co na Melinę idą. I czeka na nich tam, na tej Melinie. Rozumiesz? Czeka to tak. Po prostu. Chlają, ćpają, a on mówi do ich ducha w tym czasie. To przecież niektórzy z was powiedzą doskonale, jak to jest. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, humaniści. A humaniści. Morze jest symbolem tego świata. To jest grupa humanistów. Nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Czyli to w ogóle człowiek idzie w humanizm, idzie w ten system antyboży, takie tak zwane naturalne chrześcijaństwo, nie wierząc, że ten Bóg jest krok w krok z nim. Czeka tylko, kiedy ten człowiek ewentualnie zechce w ogóle z nim porozmawiać. Czyli Bóg jest w najgłupszych miejscach tej ziemi. W najbardziej popapranych miejscach, gdzie tylko. Ja mówię tak, gdziekolwiek idziesz, chrześcijaninie, Bóg tam będzie z tobą. Nie możesz odpaść. Gdziekolwiek pójdziesz, tam będzie Bóg. Gdziekolwiek pójdziesz, tam będzie Bóg. Zrozum. Dlatego tak łatwą rzeczą jest pokuta. Żeby pokutować, nie trzeba się ruszać z miejsca grzechu. Wystarczy się odwrócić. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś. I zaczyna płynąć moc do wyjścia z Meliny. Natychmiast! Dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokół mnie, czyli widzimy człowieka, który świadomie decyduje, tak, że mówi, odchodzę od Boga. Już koniec. Nie ma. Dobra, co mówię. A gdybym rzekł, wyznałbym. Niech ciemność mnie ukryje. I nocą niech stanie się światło. Wyrzekam się ciebie, Panie. Tu! Ludzie przychodzą do mnie. Gdzie są przeciwko Duchowi Świętemu? Ja mówię, żeby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, musiałbyś się urodzić przed krzyżem Golgoty. Więc ty mi nie wyglądasz na człowieka, który ma 2042 lata. Po krzyżu nie można bluźnić przeciwko Duchowi. To się nie da rady. Nie można tego zrobić. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokół mnie, słuchaj, to i ciemność nic nie ukryje przed tobą, a noc, czyli moja decyzja o wejściu w patologię, czyli życie poza tobą, jest jak dzień. Ciemność jest dla ciebie jak światło. Idzie chrześcijanin w patologię, a Bóg mówi, no i co tam? I co ty w tym tu? To się grzeszyć nie chce, nie?
Z Bogiem się, kurczę, grzeszyć nie chce nawet. Ja to zawsze mówię ludziom, człowieku, jak ty się narodziłeś z Bożego Ducha, to ty nawet dobrze nie pogrzeszasz. No przecież teraz mówię do was, do tych z was, którzy w ogóle tak, po swoim narodzeniu z Bożego Ducha, po swoim wypełnieniu Duchem Świętym poszliście w różne patologie. Przecież ty się nawet nie mogłeś dobrze zabawić, przypomnij sobie, nawet cudzołóstwo było byle jakie. Kurczę, przyteczeństwo było jakieś takie nijakie. Te napicie się było nijakie w ogóle. Ja po nawróceniu pamiętam, przyszedł do mnie kolega z koleżanką, ja też się była nawrócona, przyszedł taką butelkę wódki. Tam było parę litrów wódki, tak mnie przywitali, jak z więzienia wyszedłem. To butelką wódki. I teraz my piliśmy tą wódkę i piliśmy, piliśmy. Wszyscy byli pijani, już nie. Ja rano pojechałem do kościoła zielonoświątkowego na nabożeństwo, siedziałem w ogóle trzeźwy jak świnia, człowiek na tym nabożeństwie i słyszę słowo Ducha Świętego, co? Nie działa. Rozumiesz? Szok. To był dla mnie szok. Ja zobaczyłem, że ja się nie nadaję już, żeby nagrzeszyć. To się nie nadaje do tego. Kiedyś grzech to sprawiał mi przyjemność. To ja szedłem w ten grzech, a teraz człowieku, ani nie popalujesz, ani nie da, ani nie pochlasz, ani nic nie porobisz, ani... Rozumiesz? Kiedyś w jednej takiej służbie, u takiego jednego człowieka, który prowadził ośrodek odwykowy, tak? Gość, który narodził się z Bożego Ducha, został wypełniony Duchem Świętym, wyszedł na przepustkę i załadował sobie, proszę Ciebie, heroinę w szyłę, tak? Wrócił i mówił, pastorze, nie działa. No mówię, dobra, wracaj, dzieciaki. Zrozum. Chcę Ci pokazać bardzo ważną rzecz, że przestał być dla nas atrakcyjny. Żaden narodzony z Bożego Ducha człowiek nie pogrzeszy sobie Boże. Po prostu zamknięty temat, rozumiesz? Zamknięty. Tutaj jest napisane, ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje. Zobacz. Ty stworzyłeś nerki moje. Ja w ogóle kiedyś przeczytałem ten fragment. Kiedyś bardzo brałem rzeczy literalne. Pierwsze moje objawienie to było takie, ogłaszam, że moje nerki tego zawsze zrobią. Takie rzeczy sobie zbiorę, to bardzo dobre, mam tak zdrowe nerki, że człowiek, ho, mam dwie działają jak cztery. Ty stworzyłeś, tak jak Bóg nerki stworzył, tak? To to muszą być nerki dopiero. A? To nie jest jakiś agregat człowieku, który tam cię pompują i czyszczą, tak? To jest nerka, Nerki w Biblii to jest symbol sumienia. Taka promo. Jak czytacie o nerkach, to czytacie o sumieniu człowieka. Ty stworzyłeś sumienie moje! Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że możesz iść w najgłębszą patologię, a twoje sumienie nie daje spokoju! Będzie pukać do ciebie cały czas, bo ono jest czynne, bo ono jest częścią ducha. Ducha nie możesz upić, w duchu nie możesz zgrzeszyć, w duchu nie możesz odejść od Boga. I ty sobie żyjesz w grzechu, a cały dzień człowieku puka. Znacie to, co? Kolejne, kurczę, nie da rady. Nie dasz rady żyć bez Boga. Rozumcie, to nie da rady. To jest słabe. Jak to u Hioba, Hiob mówi, proszę Ciebie, czy białko, jajka, bo jakiś smak. Nie ma. Nawet grzech jest nijaki. Dlatego ja do chrześcijan często mówię, ty po co Ty to robisz, człowieku? Przecież to nie ma dla Ciebie odwrotu. Spaliłeś mosty, narodziłeś się z Bożego Ducha, to już człowiek nic nie będzie już takie samo, jak kiedyś. Żadna znajomość, żadne w ogóle nic. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Cię znał od początku. On był z tobą od początku twojego życia. To, że go nie znałeś, to nie oznacza, że on nie był z tobą, on cię ratował. To, że tutaj dzisiaj jesteś, jest wynikiem tego, że on przez cały czas cię ratował, bo on wiedział, że kiedyś odpowiesz na jego wołanie. On wiedział. On znał Cię od początku, w największych patologiach Twojego życia, kiedy przeżywałeś największe cierpienia. On był przy Tobie. Nie znałeś Go jeszcze, ale On tam był. On w nadprzyrodzony sposób zachował Cię od różnych rodzajów śmierci, wariactwa. Nie oszalałeś dzięki Niemu. Rozumiesz? Dlatego dziś tu siedzisz zdrowy na ciele i na umyśle. On był z Tobą. Tworzył Cię, ukształtował w łonie matki Twojej. Ukształtował Cię. Nadał Ci kształt. Jesteś taki, jak On zapragnął, abyś był. Jesteś wynikiem Jego pragnień.
pytam, gdzie tu miejsce na konferencję? Gdzie tu miejsce, że coś mi brał? Jestem taki czy inny? Jestem dobry, mam los Jezusa. Twoje uszy, takie same jak uszy. Mam jedno większe od drugiego ostatniego. A kiedyś to ja powiedziałem. Bardzo pokój książę. Potem się nawróciłem, mówię, mam uszy Jezusa. Ale numer, mówię, ale mam uszy. Bo on ukształtował moje uszy, dłonie matki moje. Doszedł do wniosku, że dobrze, jeśli będę miał prawo, centymetr większy niż lewe. Ja nie wiem dlaczego. Rozumiesz? Fajnie. Fajnie jest. Tak samo jak nie wiem, po co stworzył dziobaka. Ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby dziobaka stworzyć. Część dziobaka. A weź jakieś inne zwierzę. Jak ja to wyobraźnię, bo kiedyś pomyślałem, że to... Ja sobie myślę, Boże, to jest niemożliwe, żeby dziupaka stworzył to. To jest... Raczej posłałeś aniołów, żeby to zrobili ludzie jakoś. Bo mówię... Mówię, ty byś stworzył jakieś stworzenie, które miałoby sens w ogóle. Wiesz, co to jest? No dziupak? Człowiek. Siedzi w wodzie. Znosi jajka. Z jajek wychodzą małe dziupaki. Są mleko matki dziupaka. Dziupak jest do niczego. Rozumiesz, o co chodzi? Mogłoby nie być dziupaka w ogóle w żadnym... Cały system przyrody by się w ogóle obył bez takiego stworzenia. Dziobak jest. A jak mam ucho, jest to większe od drugiego. Dlaczego? Bo to się to jest święte. On utworzył cię w łonie matki twojej. Ukształtował cię. I co mówi kaznodzieja? Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Halleluja. Jak cię stworzył? Cudownie mnie stworzyłeś! Cudownie! Powtarzam to sobie przez 6 miesięcy. Ty cudownie mnie stworzyłeś. Cudowny jestem. Jestem tak cudowny, że po prostu nie wiem. Jestem nieporównywalny. Tylko się zachwycać można. Dlaczego nie? Bo tu jest tak napisane. Ja znam takiego Boga, zrozum mnie. Ja znam takiego Boga. Ja znam takiego Boga, jak ten, co napisał ten psalm. Cudowne są dzieła twoje. Zobacz, on nie może z tego woli wyjść. I duszę moją znasz dokładnie. Zobacz. On wie, co ty masz w psychice od góry do dołu. On wie, jakie to wszystko jest zapętlone, jakie to pogmatwane. Rozumiesz? Takie to ciężkie do zrozumienia, człowieku. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą. Czyli szkielet człowieka, konstrukcja człowieka, to jest siła nośna człowieka. Czyli on mówi do ciebie, że żadna kość, czyli nie ma w twoim życiu takiego zdarzenia, takiej sytuacji, w której ja nie obdarowałem cię siłą życiową. No nie ma czegoś takiego. Masz tak silną konstrukcję. Choć powstałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Zobacz. Powstałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Wiecie, kiedyś zadawałem sobie takie pytanie. Na początku, jak szukałem Boga, zadawałem sobie takie, Boże, jak to jest? Bo ja zastanawiam się nad swoim pochówkiem. Nie rozumiałem jeszcze rzeczy, mówię, trzeba mnie pochować, jak już tak w ogóle chciałem się zabalsamować, też miałem taki okres czasu, bo mówię, przyjdzie, mówię, powstanie z martwych, to ja muszę być taki, żeby się nie tutaj, wiecie, miałem taką głowinę z rybą na początku, nie? I sobie tak to badałem, a potem sobie myślę, a przecież są chrześcijanie, co się spalają, jak ich spalą, to co to? I w tym momencie dostałem olśnienia, pamiętam, że czytałem ten psalm, dostałem olśnienia, że w ogóle Bóg zna cały wzorzec genetyczny nas, każdego człowieka. Bóg ma zapisany każdy wzór genetyczny człowieka. Bo wiecie, że my w nowych ciałach będziemy tacy jak teraz, tylko że nowe ciała będziemy mieli. Będziemy tacy sami, to my się nie zmienimy. To nie to, że ty raptem będziesz, wiesz, wysokim mulatem. Musisz wiedzieć, nie? Ja to tak jak jestem,
miałem lody taki że ciebie, to, to ja tak będę, bo jestem w ogóle w tym szczęśliwy, jestem bardzo szczęśliwy, tak że wiesz, nie grozi mi, że ciebie wiesz, wysłuchaj jakaś taka. Powstałem w ukryciu, utkany w głębi na ziemi, powstałem w ukryciu, tak? Oryginał mówi, jestem zapisany w ukryciu, czyli jakiś zapis jest, jakiś zapis genetyczny, tak? Czyli każdy fragment twój jest znany Bogu, bo został zaplanowany, skonstruowany przez Niego. Rozumiesz? Oczy twoje widziały, i teraz posłuchaj, co to jest za stwierdzenie? Oczy twoje widziały czyny moje. Wiesz, co to jest w ogóle, jak to czytasz z hebrajskiego, to jest połączenie dwóch czasów. Czyli On widzi czyny, których jeszcze nie popełniłeś, których jeszcze nie dokonałeś. Łącznie z grzechami, których jeszcze nie popełniłeś. To jest szok. Oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe. A w księdze twej zapisane były kiedyś wszystkie dni przyszłe. To jest w ogóle, co to jest za zlepek? Zobaczcie, w czym się ten Bóg porusza. Dla Niego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to jest jedna bryła. Dla Niego nie ma żadnego znaczenia czas. To dla ciebie i dla mnie ma czas jakieś znaczenie. Rozumiesz? Dlatego jesteśmy ludźmi, którzy mają dostęp do perspektywy proroczej. Stąd jest napisane, chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali. Czyli Bóg mówi, ja chciałbym, żebyście wszyscy zaczęli wychodzić poza obecny czas. To dla was mam. Oczy twoje widziały czyny moje. Wiesz, jak ja przeczytałem to, że oczy Boga znają wszystkie moje czyny do końca moich dni. Nawet te różne takie, których ja jeszcze w ogóle nie zrobiłem, tak? I w ogóle nie chciałbym, nie chciałbym, żeby zaistniały pewne rzeczy, bo ja nie chciał, tak? Ale ja sobie zdaję sprawę, że On w ogóle dzisiaj, ja tutaj stoję dzisiaj i On zna wszystkie moje przyszłe grzechy. I to albo będzie dla mnie przerażające, tak? I to mnie doprowadzi do upadku, takie myślenie, jeśli się poddam w ogóle negatywnej stronie tego zjawiska. A wielu się poddało. Wielu się poddało. Albo ustanę w wierze i powiem, Boże, Ty tak mnie kochasz, że dajesz mi robić rzeczy, które robię teraz, mimo tego, że wiesz o wszystkim do przodu na zawsze. To jest szok. Dwa, jak coś się przydarza w moim życiu, tak? To wiecie, jaka jest moja pierwsza myśl teraz? Panie, dziękuję Ci, że o tym wiesz. Dziękuję Ci, że o tym wiesz! I już mnie ochraniasz w tej sprawie z tyłu i z przodu. Bo te słowa, one dotyczą jedne drugich. A więc Bóg zna całą przyszłość Twoją, każdą rzecz w Twojej przyszłości, każde załkanie Twoje, każdą sytuację. I On już w tej sytuacji stworzył dla Ciebie zabezpieczenie. I wyjście z każdej patologii do przodu. To jest szok dla mnie, że On już wyprowadził mnie z moich grzechów przyszłych. Wyprowadził mnie z moich grzechów jeszcze niepopełnionych. Jestem z nich wyprowadzony. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twoje Boże. Jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. Zobacz, do czego doprowadza się ten psalmista. On wie już, że nic go nie odłączy od Boga. On mówi, cokolwiek bym robił, zawsze będę z Tobą. Zawsze będę z Tobą. Zawsze. O gdybyś zechciał, i teraz zobacz, o gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika. Co to jest? I teraz zaczynamy czytać psalm, tak? W systemie Nowego Przymierza. O gdybyś zechciał, Boże, zabić bezbożnika, nie chodzi tu o zabijanie ludzi. Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi
chcieli. Psalmista mówi o tym, zdając sobie sprawę z tego całego zjawiska, mówi: Boże, to znaczy, że Ty jesteś w stanie cofnąć różne rzeczy z mojego życia, tak? I nie dopuścić do pewnych rzeczy w przyszłości. Posłuchajcie, ja mam taką wiarę, że do pewnych rzeczy w mojej przyszłości nigdy nie dojdzie. Ja dzisiaj o to wierzę. Ja dzisiaj wierzę o to. Ja wierzę o to. Ja dzisiaj wierzę, że pewne rzeczy nigdy mi się nie staną. Czy ja nie będę miał różnych chorób, różnych wypadków, że mi się rzeczy nie rozlecą, że mi się służba nie rozpadnie. Rozumiecie, o co chodzi? Ja w ogóle w to wierzę. Ja w ogóle mam niesamowite przekonanie o jakimś sukcesie przez cały czas. Ja mam przekonanie o zdrowiu. Ja sobie na przykład, dla mnie nie istnieje koncepcja choroby w przyszłości. Wiecie czemu? Bo choroba jest bezbożna. A tu jest napisane tak. O gdybyś zechciał, może zabić bezbożnika. Tak? Czytamy to w ten sposób. W imieniu Jezusa zechciałeś, Boże, zabić bezbożnika. W imieniu Jezusa, Ojcze, odepchnąłeś ode mnie każdą bezbożność. Ja to wyznaję notorycznie. Ja naprawdę wierzę, że jest to problem. Jak prawda. Ja naprawdę, ja on chodził tam, w ogóle on naprawdę wierzył, że on był w tym, ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że to, że on wierzył, że był w tych walkach. Że on te walki toczył, nie? Że chodzi on temu swojemu oficerowi, tam pokazuje, mówi tutaj, mówi stoczy, to i on jakieś wierszy cytuje. Wiesz, czyje to autorstwo, to czyje moje. On wierzy w ogóle, że on tam walczył, że on pod Troją walczył w różnych w ogóle. On, dlaczego on w to wierzy? Bo on, a może tam był, no nie wiem. Ja wierzę, że jestem królem. Ja wierzę, że z mojego życia, tak, już zostały wyeliminowane przez moją wiarę bezbożne rzeczy. Ja wierzę, że Bóg zabił bezbożnika w moim życiu. Ja wierzę w to. Ja wierzę w to. Ja w to wierzę. Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chcili. Co to jest? Jak to się czyta w Wybrzeżu? W imieniu Jezusa rozkazuję wam, mężowie krwi chcili, odstąpcie ode mnie teraz. Proklamacja władzy. Człowiek, który czuje się bezpiecznie, który mówi, jeszcze byłbym z tobą, gdyby to wszystko się wydarzyło, czyli jestem z tobą, wierzę w to, że przez cały czas jestem z tobą i nigdy to się nie skończy, zaczyna prezentować władzę. Jaka musi być nasza pozycja, żebyśmy prawidłowo prezentowali władzę? Pozycja bezpieczeństwa. Wybij sobie z głowy, że Bóg cię zostawi. Wybij sobie z głowy, że Bóg cię opuści. Wybij sobie z głowy, że popełnisz jakiś grzech śmiertelny, bo nie ma takiego grzechu dla narodzonego z Bożego Ducha człowieka. To wszystko religijne bzdury, które powodują, że chrześcijanie się boją. Nie zostawiaj mnie i nie opuszczaj. Rozumiesz? On powiedział, nie zostawię cię i nie opuszczę. I nie rozmawiajmy o tym więcej. W ogóle wiesz. Podobało mi się tutaj Sławek składał świadectwo o uzdrowieniu. Prosty z choroby prostaty. Już święty go uzdrawił i mówi, i nie rozmawiajmy o tym więcej. Po czym ty rozmawiasz? Mówią ci mężowie, którzy chcieli, czyli demoniczne siły, o tobie zdradliwie. Czyli duch nieczysty będzie mówił do nas zdradliwie o kim? O Bogu. Będzie nam wbijał w głowę, wiecie co? Że Bóg nas zostawił. Że dokonamy takich aktów sabotażowych przeciwko Bogu, że pogrzebiemy swoje życie. Mówią o tobie zdradliwie. O tobie, czyli o tym bezpiecznym Bogu. O tym Bogu, który jest ze mną wszędzie. Mówią o tobie zdradliwie ci mężowie krwi chciwi. Kto to są mężowie krwi chciwi? To demoniczne siły działające przeciwko krwi Jezusa. Oni są chciwi tej krwi. Oni chcą tą krew zabrać z twojego życia. Oni mówią, no to tak nie do końca, ona cię obmywa, tak cię obmywa, ale nie ze wszystkim.
nadużywają imienia Twego. Czy wchodzą do życia człowieka jako duchy religijne? Jezus, one mówią. Pamiętaj, że przymierze ma dwa końce. Bóg dotrzyma swojej strony, ale ty dotrzymaj swojej. I patrzą na ciebie. Dają ci informację, że możesz nie dotrzymać. Uważaj. Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści? Zobaczcie. On dochodzi do miejsca, gdzie mówi, ja świadomie jestem w stanie stwierdzić, że nienawidzę diabła. Poniżę go teraz. Ja poniżę go. Ja poniżę te demoniczne siły, które mi przedstawiają inny obraz ciebie, niż jesteś naprawdę. Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Czyli okazuje się, że ci, którzy powstają przeciwko Bogu, to są ci, którzy powstają przeciwko prawdzie bezpieczeństwa. To są ci ludzie, będący pod wpływem takich demonicznych sił. Bo demony działają przez siły, przez ludzi, wiecie o tym. Albo przez nasze umysły, albo przez jakieś inne umysły. Bo tak się z eteru nie bierze. Nienawidzę ich całą duszą, czyli całą psychiką. Jak można nienawidzić całą psychiką, jeżeli się tego nie okazuje? Jak można nienawidzić diabła i nie okazywać tego, ja nie rozumiem. Nienawidzę ich całą duszą moją, czyli całym umysłem, całymi emocjami, całą decyzyjnością moją, nienawidzę ich. Przyporządkowane są temu emocje, słowa. Stali się wrogami. Stali się wrogami moimi, to oznacza, tutaj jest taki ciekawy kontekst, że oni są wrogami, ale on już siebie stawia w miejscu króla, że ci wrogowie to są ci, którzy podchodzą pod jego życie, ale już nie mają nic, jakby atakują go, ale atakują z pozycji słabszej. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Co ten człowiek robi na końcu? Ten człowiek na końcu poddaje się, to jest modlitwa poddania. Rozumiecie? Jest wiele różnych modlitw, to jest modlitwa poddania, mówi, poddaję Ci się, Panie. Wiecie, moją codzienną modlitwą jest modlitwa poddania. Ja uważam codziennie, Ojcze, poddaję Ci się znowu dzisiaj w bezgraniczne posłuszeństwo. Poddaję Ci się, Ojcze, bezgraniczne posłuszeństwo. Wiem, że jestem bezpieczny przy Tobie. Idę sobie odważnie. Nic nie może mi się stać. Nie ruszy mnie nadduchowość. Nie ruszy mnie patologia. Rozumiecie? Nie ruszy mnie pseudosplendor i nie ruszy mnie żadna forma grzechu w takiej formule niemoralności. W ogóle nie ruszy mnie to wszystko. Nawet jeżeli gdzieś pobłądzę, to i tak się natknę tam na Ciebie. Rozumiesz, gdzie jest moja wiara? Gdziekolwiek ja pójdę, tam Bóg. Tutaj odbijam się jak kulka w bilardzie. Wszędzie jest On. Otacza mnie z tyłu i z przodu. Jego ręka spoczywa na mnie. I teraz chcę, żebyś zrozumiał, że jeżeli Ty poczujesz realne bezpieczeństwo w życiu, to siła w Twoim życiu będzie bardzo mocno rosła. I przestaniesz sięgać po rzeczy, po które sięgałeś do tej pory, myśląc, że Bóg, tak, jest niewystarczający. Dlatego jest napisane, i nie pozostanie berło bezbożne, czyli władza bezbożności, nad dziełem sprawiedliwym, aby sprawiedliwi nie wyciągali swych rąk ku bezprawiu. W jaki sposób mamy w praktyce żyć świętym życiem? Musimy czuć się bezpieczni w tym Bogu. Proszę Cię, przestań. Odrzuć każdą myśl, która mówi o tym, że ten Bóg jest inny niż w tym psalmie. Ten gość żył 600-700 lat pewno przed Jezusem Chrystusem. I to naprawdę musiało być objawienie, żeby on takie coś napisał, będąc pod wpływem prawa mojżeszowego. Chcę, żebyś czuł się bezpieczny.
przez to, jaki ten Bóg jest. Zobacz, Jego nic nie rusza. Myślę, że w ogóle grzech rusza. Jak ja słyszę w ogóle te teksty, że Ciebie mówi, nie krzyż, bo odpadniesz od Pana w ogóle, nie krzyż, w ogóle przychodzą, nie krzyż. Ja mówię, coś Ty się tak uparł, Ty, co Ty jesteś, mówię. Strasznie jakiś wylękniony jesteś, no. Ale nie, nie krzyż, nie krzyż, człowieku. Dlaczego Ty w ogóle robisz założenie, że ja chcę grzeszyć? Chyba sam tak myślisz. Wiecie, o co chodzi? Tak jak spuszczenie Boga. Puszcza się Boga. I ktoś tam, kto nam tego Boga puszczy? Jest taki przysłowie, kto poczuł, ten przytoczył. Ja to zawsze milczę w takich sytuacjach. Znam to przysłowie. Nie, no nie puszcza Boga, tak publicznie, to jest samo stąd. Bo uchodzi. Chodzi o to, przyjaciele. Bóg jest Bogiem niezmiennym. Rozumiecie, co ja mówię? To niezmienny Bóg. Jeżeli On powiedział do tego człowieka, jeżeli ten człowiek, nie mający Ducha Świętego, odebrał te rzeczy od Boga, to znaczy, że to musiało być bardzo głośne. Rozumiesz? Mógł naprawdę być silnie powalony, żeby w ogóle te rzeczy odebrać. A więc proszę Cię, wyzwódź się myślenia pod tytułem Bóg mnie zostawi, Bóg mnie opuści, jak zgrzeszę, to się dostanie, jak to się tam dostanie. Jeżeli zgrzeszysz, obmyj się w krwi Jezusa, tak? I do roboty. Heja do przodu. I bez dyskusji. Bo tu nie ma o czym dyskutować. Tu nie ma o czym dyskutować w ogóle. Nie wracamy do takiego tematu. A i bardziej będziesz czuł się bezpiecznie, tym rzadziej będzie zdarzał ci się upadek. Tak? Nie tkwi w potępieniu dłużej niż trwa obycie w krwi Jezusa. Następnie natychmiastowy zwrot w myśleniu. Panie, uwielbiam Cię, że Ty jesteś Bogiem, który mnie zabezpiecza. Idę do przodu, idę urwać łeb diabłu, wiem, że jesteś ze mną w ogóle, nic mi się nie stanie, jestem uodporniony na każdą toksynę diabelską, idę i koniec. Tak dziecko Boże ma postępować. Rozumiecie? Nie roztkliwiać się, proszę Ciebie, nie, leży, leży, to leży, wstanie. Wstanie. Ja Was zachęcam do rozważania tak psalmów. Rozważajcie psalmy. Ja mam taką zasadę, że mam psalmy, pieśń nad pieśniami i ja to czytam notorycznie. Kończę to i zaczynam od nowa. I tak robię od 2001 roku. Taki mam. Ja sobie tak Biblię podzielę na fragmenty. Wiecie? Ja z psalmów bardzo dużo wziąłem. Tylko czytamy je przez pryzmat nowego przymierza, śmierci, zmartwychwstania, wylania Ducha Świętego, władzy, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Tak? W wielu psalmach przeczytacie o rzeczach, które dotyczyły krzyża. Po prostu. Przeczytacie mękę Jezusa w psalmach. Tak? Poczytajcie o tym. Wstańmy proszę. Boże, dziękuję Tobie. Mogliśmy się słuchać Twojego słowa, mogliśmy brać udział w Duchu Świętym, w tym, co robiłeś dzisiaj. Ojcze, Ci dziękuję Cię za każdego człowieka, który przyjął Twoje słowo, który wziął Twoje słowo jako Twoje słowo i robi już teraz z niego użytek. Duchu Święty, uwielbiam Cię za to, że jesteśmy tak bezpieczni w Tobie, że jesteś Bogiem, który tak nas zabezpiecza. Ojcze, ja naprawdę osobiście tak bardzo czuję się bezpieczny w Tobie. Ojcze, ja tak bardzo bym chciał, żeby cały świat się o tym dowiedział, jaki Ty jesteś dobry i bezpieczny Bóg. Ojcze, ja modlę się za ludźmi tutaj, Ojcze, żeby każdy człowiek tutaj wszedł w miejsce, w którym dziś jestem ja, Ojcze, i poszedł dalej. Ojcze, modlę się o to, żeby każdy człowiek czuł się bardzo bezpieczny. Żeby zrozumiał, że Ty tak właśnie z nami postępujesz. Ojcze, dziękuję Ci, że gdziekolwiek byśmy się udali. Nawet w takie miejsca, o których nie chcemy nawet myśleć. Tam spotkamy Ciebie. Po prostu spotkamy tam Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci, że zawsze się potkniemy o Twoją łaskę. Nawet jeśli wchodzimy w rzeczy, Boże, które nie powinniśmy wchodzić. Dziękuję Ci, że zawsze się potkniemy o Twoją łaskę. Uwielbiam Cię, Boże, za to. Uwielbiam Cię, Królu, za to. Uwielbiam Cię, Królu, za to. Jak to namaszczenie prowadzi ludzi, Ojcze,
w rozważaniu Twojego Słowa i w doświadczaniu Twojej osoby. W imieniu Jezusa. Amen.